nie chcę być taki sam jak wszyscy. Wszyscy mówią to samo, piszą te same listy. Ja mam inne myśli, marzenia, pragnienia, a dusza moja nie do podrobienia. Nie do podrobienia. Nie do podrobienia. Kupienie czegokolwiek staje się torturą. Wszystkiego jest tak dużo, że nie wiadomo co wybrać. Tak, a na to co by się chciało zwykle nie starcza pieniędzy. Jasne. A to się. Nie wyłączyła się radia? Nie, to nie radio. To mój mąż śpiewa. Siadaj na chwilę. Mhm. Może skoro tak już dzisiaj szalejemy, to napijemy się po kieliszku wina. Napijemy się z przyjemnością. Cezary tak dobrze śpiewa. Ty wiesz, że to brzmi bardzo profesjonalnie. Chyba dlatego, że kupił sobie cały sprzęt. Wzmacniacz, głośniki, mikrofon. Mhm. Helu, mój mąż przechodzi chyba jakiś trudny okres w życiu. Dlatego, że śpiewa. Mm. Dlatego, że coraz mniej pracuje w swoim biurze. I mówi nawet, że już dłużej tam nie wytrzyma, za to coraz więcej czasu poświęca śpiewaniu. Wiesz, czytałam w tych książkach o psychologii małżeństwa, że męża należy wspierać w jego ambicjach. No mogę go wspierać, ale w jakich? Muszę wiedzieć w jakich. Na razie to kupiłam sobie taką koszulkę, żeby troszkę odwrócić jego uwagę od tej sztuki, którą zaczął uprawiać. Sprawdzę jak działa i możesz sobie taką kupić. Dobrze. Ale wiesz, ja nie chcę teraz Stasia od niczego odciągać. Ja chcę, żeby on wytrwał w tym, co robi. Czy ty wiesz, że on pracuje już cały tydzień? Nawet mu się to podoba. Jest dumny z tego, co robi. I mówi, że go nawet tam chwalą. No to może wreszcie trafił na coś, co spełnia jego ambicje. No, może tak. Tak, nie, tak. Rzeczywiście, całkowicie się z panem zgadzam. Straż miejska nie powinna karać mandatami wozów policyjnych. Ależ ma pan całkowitą rację. Oczywiście. Oczywiście, karetki i pogotowia też są z tego wyłączone. W imieniu Straży Miejskiej najmocniej pana przepraszam, panie nadkomisarzu, tak? Ale oczywiście to się nigdy nie powtórzy. Tak, kłaniam się nisko, dziękuję. Do widzenia, kłaniam się. Zabiję tego Bogackiego. Co to za bałwan? Najmocniej przepraszam. Przepraszam, panie Elizo, tak cię jakoś zagalopowałem. O, w obecności damy. O czym żeśmy rozmawiali? Chciałam przeprosić, że spóźniłam się wczoraj do pracy. Ależ, panie Elizo, nic nie szkodzi. Na pewno pani miała jakiś ważny powód. Właściwie to nie. Oj, to mi wystarczy. Jadąc wczoraj do pracy, chciałam kupić sobie coś do jedzenia i wstąpiłam na chwileczkę do spożywczego obok naszej komendy. A kiedy wyszłam ze sklepu, miałam za wycieraczką wezwanie do zapłacenia mandatu. A który to pani wlepił ten mandat, panie Lizo? Bogacki? Tak, Bogacki. I to na 80 zł. Niech się pani tym nie przejmuje, panie Elizo. Osobiście dopilnuję, żeby ten mandat zagubił się w aktach. Dziękuję, panie komendancie. Cała przyjemność po mojej stronie. Proszę zostawić to w moich rękach. O, Bogacki. Spóźnił się pan. Ale tylko minutę, panie komendancie. Nie cierpię spóźniania się do pracy. Proszę za mną do gabinetu. Tak jest. Dzień dobry, panie Elizo. Niech pan siada. W ciągu ostatnich kilku dni wpłynęło na pana szereg skarg. Nie rozumiem dlaczego, panie komendancie. Staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Pan jest nadgorliwy, Bogacki. Przypominam panu, co się stało podczas wizyty prezydenta Putina. Przecież nie wolno parkować przed Pałacem Prezydenckim. No tak, gdyby się udało panu przebić przez kordon policji, na pewno by pan go spisał. Powstrzymano pana w ostatniej chwili. Staram się tylko wykonywać swoją pracę jak najlepiej, panie komendancie. Panie Bogacki,
Musi pan zrozumieć, że czasami w naszej pracy musimy przymykać oczy na złe parkowanie. Nie rozumiem. To znaczy, że co? To znaczy, że nie powinien być pan taki gorliwy. Ale za to pan powinien zrozumieć pewne sprawy. Autobus ma prawo stać na przystanku. I nie należy karać za to kierowcy mandatem. Jeżeli pan jest niezadowolony z mojej pracy, panie komendancie, to może mnie pan zwolnić. Chciałby pan, co? Od razu zaciągnąłby pan nas do sądu pracy, co? Właśnie przeszło mi to przez głowę. Ja nie zrobię panu tej przyjemności. No i o której kończysz te roboty, Stasiu? Za pół godziny. Masz może herbatę? Zaraz ci zrobię. Dam ci w kubku Benia. A co się z nim dzieje? Benia? Siedzi. Ktoś na niego naskarżył. Ile łyżeczek? 6. No a jak tam u ciebie w tej robocie? Jakoś leci. Żebyś się nie pogniewał, wlepiłem ci mandat za złe parkowanie. Masz za wycieczką swojego wana wezwanie do zapłacenia. Nie gniewam się. Mnie to nie przeszkadza i tak nigdy nie płacę. Masz dużo roboty? Wiesz, Stasiu, jak to jest, no. Najpierw trzeba sobie wyrobić markę, a to idzie powoli. Znaczy nie masz. Ale przynajmniej nie masz nikogo nad sobą, kto się na ciebie wydziera. Mówisz o swoim komendancie. O nim. No tak. Mundur zawsze budzi w człowieku bestię. A ty wiesz, że on mi to samo powiedział o mnie? No i musisz mu się postawić. I wtedy on się przestraszy. Tak myślisz? No, jasne. Zawsze tak jest. Kiedyś w wojsku miałem sierżanta, który mnie gnoił. Więc mu mówię, panie sierżancie, ja też jestem człowiekiem i proszę mnie uszanować. Ja mam swoje prawa. I co, przestraszył się? No może to nie jest najlepszy przykład. Dostałem tydzień paki. No, ale przynajmniej powiedziałeś mu, co myślisz. No właśnie. A co pan tu robi, Bogacki? To pan, panie komendancie, ja właśnie... A co właśnie? Pan to nazywa patrolowaniem Kawęczyńskiej? Wpadłem do kolegi. A, pogawędki w godzinach pracy? Pan już wykorzystał swoje pół godziny przerwy. No. Teraz mógł powiedz, Stasiu, co myślisz? Co? No, to o czym mówiliśmy. A, właśnie. Panie komendancie, ja też jestem człowiekiem i proszę mnie uszanować. Jakim człowiekiem? Jest pan strażnikiem miejskim. A pan się skąd tutaj wziął? Szpiegował go pan, co? Pan powie swojemu grubemu koledze, żeby się nie wtrącał. Proszę się tak nie wyrażać o moim grubym przyjacielu. Skąd pan wiedział, że ja tu jestem? Szedłem za panem. To, co pan zrobił, jest złamaniem regulaminu. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie znajdzie się pan z powrotem w pracy, mogę pana zwolnić. Ja bym sobie nie pozwolił tak do siebie mówić. O, no właśnie. Jeżeli pan jeszcze coś do mnie powie, to zrezygnuję z tej pracy. A co mam powiedzieć? Że jest pan bałwanem? To koniec. Rezygnuję. A? Doskonale. Doskonale, proszę mi to złożyć zwolnienie na piśmie. Proszę bardzo. A co, myśli pan, że ja tego nie zrobię? Zrobię. No i dobrze mu się postawiłeś, Stasiu. O, proszę. Tak, są granice, do których można się wyżywać na człowieku. Racja. Tylko niech pan nie zapomni wpisać dzisiejszej daty. A nie zapomnę. Tak, szpiegować mnie, czy jestem w pracy, tego już za wiele. Ja mam swoje prawa, proszę, to moja rezygnacja. I teraz on się przestraszy i wszystko odwoła. No, doskonale. Przyjmuję pana rezygnację. Żegnam pan. Nie przestraszył się. Dlaczego nie? Nie wiem. No ale przynajmniej powiedziałeś mu, co myślisz. Dziękuję ci, Henry. A, jutro ci go oddam. Cały czas się waham, czy powinnam sobie taki kupić? Oczywiście, że powinnaś. To świetna rzecz. Inaczej nie wiadomo, jak te ryby gotować. A przecież to samo zdrowie. No wiem. Cezary zaczął ostatnio bardzo dbać o siebie. I przeszedł nawet na dietę. A dowiedziała się czegoś więcej? No wiesz, o co mu chodzi z tym śpiewaniem? A, chyba tak. Powiedział, że nie urodził się po to, żeby zostać agentem nieruchomości, ale artystą. Tak powiedział? Mhm.
No pięknie, pięknie. O, pan Stanisław. Dobry wieczór, ja już wychodzę. Ale niech pan jeszcze nie idzie. Nie, teraz zostanie pan sam z żoną. Dobranoc. Ale ja nie chcę. Dobranoc, kochanie. Chodź. Chodź, Stasiu, chodź. Siadaj, zdejmij buty. Proszę. Tu są twoje kapcie. Napracowałeś się dzisiaj. O, na pewno miałeś ciężki dzień. Kapcie? Napijesz się kieliszek wina? Tak, ale duży. Heleno, chyba muszę ci coś powiedzieć. Stasiu, ja też muszę ci coś powiedzieć. Wiesz, ja rzadko mówię ci komplementy. Nigdy nie mówisz. No. To może nareszcie nadeszła pora. Otóż, wiesz, ja zawsze myślałam, że ty jesteś leniwy, niezdolny do ciężkiej pracy, ogólnie mówiąc, że nie masz żadnych ambicji. To mają być te komplementy? Ale udowodniłeś, że jest inaczej. Już od tygodnia pracujesz. Jestem z ciebie dumna, Stasiu. Tak? Tak. No. To co chciałeś mi powiedzieć? Co? Nic. Co będzie na kolację? Helena! Nie zabijaj mnie! Nie rób tego! Powierzą cię za to! Dzień dobry, Stasiu! Pomyślałam, że może będzie ci przyjemnie zrobić to raz w łóżku. Ale co mam robić? No. Zjeść śniadanie. O, śniadanie. Czego tak wcześnie? 7 rano. No chyba nie chcesz spóźnić się do pracy. O. Chyba będę musiał ci coś powiedzieć, Heleno. Co? Co chcesz mi powiedzieć, Stasiu? Nic. Potem ci powiem. Stasiu, pospiesz się, bo się spóźnisz. Idę. O. Proszę, tu są twoje kanapki. To co zwykle, kiełbasa krakowska z musztardą oczywiście. Heleno, uważam, że powinienem ci coś powiedzieć. Tak. To ci się na pewno nie spodoba. Co takiego? Chcę, żebyś mi jutro zrobiła kanapki z serem. Oczywiście. To się robi nie do wytrzymania. Od kilku dni zamiast leżeć rano w łóżku, ja muszę łazić po galeriach albo jeździć w kółko metrem. Albo przychodzić tutaj i zawracać mi głowę. Albo przychodzić tutaj i zawracać ci głowę. No to dlaczego jej po prostu nie powiesz? Heleno, zrezygnowałem z pracy. Nie mogę, Kuba. Nie jestem taki odważny. No ale zobacz, Stasiu, ja też mam swoje problemy. Rachunki, o. Skąd ja mam na to wszystko brać? A jeszcze dzisiaj mają mi przysłać 40 worków cementu i muszę im zapłacić przed rozładowaniem. Nie wierzą ci, że im zapłacisz? Robiłeś z nimi już jakiś biznes. No raz już zrobiłem. No, właśnie może dlatego. Jednym słowem, masz problemy z przepływem gotówki. Ej, mam, Stasiu, mam. A nie mógłbyś mi jakoś pomóc? Nie mogę, Kuba. Zostałem nawet dzisiaj trochę. Zapłacili mi za ten tydzień, który u nich pracowałem, ale muszę to oddać Helenie. O, dostałeś więcej niż... Zaraz, niech sprawdzę. O, 243,67 zł. No, dostałem. Nie mogę. Ona by mnie zabiła. No ale przecież i tak cię zabije, to po co ci pieniądze? No, nie mogę ci pożyczyć, Kuba, no przepraszam. Dobrze, Stasiu. Masz rację, nie przejmuj się. Przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądze. Stasiu, a kiedy myśmy ostatnio grali w pokerka? Tak, słucham. Dzień dobry, mówi komendant Walonek. Bardzo się cieszę, że pana słyszę, panie komendancie, bo dużo o panu słyszałam. Mówi Helena Bogacka. Jestem żoną mojego męża. Czy mogę rozmawiać z mężem? Nie ma go w domu. Aha, bo chodzi o to, że pani mąż nie zwrócił jeszcze służbowego munduru. Słucham?
Twój mąż zrezygnował z tej pracy? Komendant powiedział, że zrezygnował kilka dni temu. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. On codziennie rano chodzi do pracy. To się chyba zgadza. Co? To, że widziałam go wczoraj w południe w księgarni w naszej galerii. Czytał podręcznik samoobrony. O! To mu się może jeszcze przydać. Dzień dobry, pani Heleno. Cezary, dlaczego ty znowu tak wcześnie wróciłeś? Nie miałem w biurze nic do roboty. Rynek nieruchomości zamarł i nic się na nim nie dzieje. Cezary, ty w ogóle przestajesz pracować. Co się z tobą dzieje? Ze mną jest wszystko w porządku. Ja w przeciwieństwie do rynku zaczynam nareszcie żyć. Nie przeszkadzajcie sobie, moje panie. Mam swoje zajęcia. No i co ty na to powiesz? Właściwie to mi się podoba. Każdy powinien robić to, co lubi. Stasiu, a nie podnieślibyśmy stawki? Nie. No to w takim razie chodzę na złotówkę. Nie mogę tyle ryzykować, pasuje. Stasiu, gram już 2 godziny, a ja wygrałem dopiero 6,50. Miałeś dobrą pasę. Dobry. Dobry. Czy to jest Intercontinental Consortium Hydraulics? Tutaj. Cement przywiozłem. Gdzie go rozładować? Niech pan znajdzie jakieś miejsce na podwórku. Ale musi mi pan zapłacić przed rozładowaniem. Aha. Ma pan tutaj 6,50. To za mało. Ale to dla pana, na piwo. Tu niedaleko jest pub. A wróci pan za 10 minut i będę miał dla pana pieniądze. Okej. Okay. No. Stasiu, przyjacielu. Powiedziałem już, że nie mogę ci pożyczyć. Ja nie chcę, żebyś mi pożyczył. Nawet gdybyś chciał, to bym na to nie pozwolił. Ja chcę, żebyś mi dał te pieniądze. Słucham? Stasiu, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Proszę bardzo. Niech pani usiądzie. O, dziękuję. Dziękuję, że zechciał mnie pan przyjąć, panie komendancie. Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się, że jest pan takim przystojnym i młodym mężczyzną. Oh, naprawdę. No, niedawno jeszcze miałem 30. Proszę. Przepraszam, dziękuję. Czym mogę pani służyć, pani... Heleno. Mam na imię Helena. Przepraszam, ale wydaje mi się, że znam pana tak dobrze. Każdego dnia mąż pieje z zachwytu na pański temat. Naprawdę? Nie uwierzy pan, jak on pana szanuje. Jest pan dla niego wielkim autorytetem, panie. Arnold... Panie Arnoldzie. Mam na imię Arnold. Panie Arnoldzie. Bardzo męskie imię, pasuje do pana. No chodź, nie bój się, nie ugryzie cię. Będzie zachwycona, kiedy się dowie, że wszystko się na dobre obróciło. No to do czego ja ci jestem potrzebny? Hej! Lepiej będzie, jak jej to powiemy razem. Ja pójdę pierwszy, przygotuję grunt. A ty zjedz i przyjdź za chwilę. Dzień dobry, Heleno. Dzień dobry, Stasiu. Jak ci minął dzień w pracy? Dziękuję, dobrze. Dobrze. A może rozmawiałeś dzisiaj z panem komendantem? Dzisiaj nie rozmawiałem. To dobrze, bo ja rozmawiałam. A to dobrze, bo wiesz, Heleno, muszę ci powiedzieć... Z kim rozmawiałaś? Mieliśmy długą rozmowę z panem Arnoldem. Może rozmawialiście o mnie? Głównie rozmawialiśmy o tobie. A, no to już wiesz, że zrezygnowałem z tej pracy. Nie zrezygnowałeś. Zrezygnowałem. Nie zrezygnowałeś, Staś. Pan Arnold zgodził się zapomnieć o całej sprawie. Jutro możesz spokojnie wrócić do pracy. Ja nie mogę. Kuba! Już możesz wejść. Dzień dobry.
dobry, Heleno. Jakże się cieszę, że jak zwykle witasz mnie z uśmiechem. Stasiu, każ mu stąd wyjść. Tak jest, już mnie nie ma. Nie, nie, Heleno, nie wyrzucaj go. On ma ci coś, znaczy obaj ma mi coś bardzo ważnego do powiedzenia. Kuba, dlaczego Stasio nie może pójść jutro do pracy? Może sam jej to powiesz. Nie, ty jej to powiedz. Stasio nie może iść do starej pracy, bo Stasio pójdzie do nowej pracy. Wykupił pokaźny pakiet akcji w mojej firmie i stał się moim wspólnikiem. I będzie teraz pracował jako... Kim ty teraz będziesz, Stasiu? Wiceprezydentem do spraw marketingu. A właśnie. Umieściliśmy już jego nazwisko, wasze nazwisko, na firmowej papeterii. Ołówkiem? No bo to jest papeteria prowizoryczna, ale z czasem dorobimy się lepszej. Bo widzisz, Heleno, mnie jest potrzebny ambitny, umotywowany wspólnik, który... Który miał 243 zł. Który miał 240... Co ty gadasz? Od dzisiaj Stasio będzie uczestniczył we wszystkich kluczowych decyzjach firmy. I będę kręcił kołem wydarzeń. I będzie robił herbatę. Tak. To jest bardzo poważne zadanie, Stasiu. I będę dostawał połowę zysków, które zarobi firma. Mm. A kto będzie zajmował się księgowością? No, oczywiście Kuba. Stasiu, czy ty zawsze musisz być taki naiwny? Kuba, w tej chwili oddaj Stasiowi jego pieniądze. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Zainwestowaliśmy już w 40 worków cementu. Co? Cementu. Nie, Heleno, wiesz, że zawsze chciałem zajmować się biznesem. No. I teraz dzięki Kubie staje się to możliwe. Kuba, daje ci 2 dni na oddanie Stasiowi jego pieniędzy, które zainwestował w twoje zasmarkane przedsiębiorstwo. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz już teraz zarezerwować sobie miejsce w szpitalu. Zrozumiałeś? Zrozumiałem, Heleno. Zrozumiałem. 2 dni ani minuty dłużej. Heleno, co ty robisz? Niszczysz moje życiowe ambicje. Kuba, nie wracaj, nie zostawiaj mnie z nią. Kuba! Stasiu, a ty zjesz wcześniej kolację i położysz się od razu do łóżka. Musisz mieć siły, bo jutro idziesz z powrotem do pracy. Taki sam jak wszyscy, wszyscy mówią to samo, piszą te same listy. Ja mam inne myśli, marzenia, pragnienia. Dusza moja nie do podrobienia, nie do podrobienia. Widzę, że to jest zaraźliwe. A tyle było śmiechu ze mnie w domu. No to co, zaczynamy? Wszyscy, wszyscy mówią to samo, piszą te same listy. Ja mam inne myśli, marzenia, pragnienia. A dusza moja nie do podrobienia.